Prokuratura rejonowa w Mysłowicach bada dokładne okoliczności śmierci 16-latka, który zmarł przed sklepem w dzielnicy Brzęczkowice. O złym samopoczuciu chłopaka poinformował służby przypadkowy kierowca, który wezwał na miejsce pogotowie. Kiedy przyjechali ratownicy, 16-latek był nieprzytomny. Mimo reanimacji zmarł. Fatima Orlińska. Z nieoficjalnych informacji, jakie przekazał nam dziś na miejscu śmierci 16-latka jego dziadek, sobotniego wieczoru chłopak miał wracać ze znajomymi. Według wersji najbliższych 16-latek chciał dostać się na przystanek autobusowy, do którego nie zdołał już dotrzeć. Jak przekazał nam dziś jego dziadek, nastolatek był zdrowy, wysportowany i dbał o kondycję fizyczną, ponieważ był uczniem klasy mundurowej. Był dobry, no. Uczył się dobrze tego, wszystko na ryby ze mną chodził, no. Miał jechać dzisiaj na turnus, poniedziałek, no nie zdążył już. No. No miał takie towarzystwo jakieś. No. Niby tu balowali, coś mu wsypali do picia. No. A co to, nie wiem co. Pouciekali wszyscy, nie? Tu niby jakiś kierowca zadzwonił dopiero, on się tu przewrócił i tego. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, ale mimo prowadzonej prawie 2 godziny reanimacji życia chłopaka nie udało się uratować. Postępowanie w sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Mysłowicach. Dziś jeszcze prokurator nie udziela zbyt wielu informacji, ponieważ cały czas gromadzony jest materiał dowodowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na ciele chłopaka nie było widocznych obrażeń. W dniu dzisiejszym zostało wszczęte śledztwo o czyn z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci, a także 160 paragraf 1 kodeksu karnego oraz 59 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli udzielania osobie małoletniej innych substancji psychoaktywnych. Zostanie zlecona sekcja zwłok oraz szczegółowe badania toksykologiczne, histopatologiczne. Trwa gromadzenie materiału dowodowego. Trwa również ustalanie świadków i dodatkowych okoliczności śmierci 16-latka. Do tej pory nikt nie został zatrzymany, ponieważ postępowanie nie toczy się przeciwko konkretnej osobie, a w sprawie.